Kuzco. No, dobrze zapisane. Panie pozwoli, chciałbym z synem porozmawiać sam na sam. Proszę nas zostawić na moment. Ciekawe, czy tam na Ukrainie jest taki sam poziom w szkole jak tutaj. No dobra. Czyli kasa biologiczno-chemiczna. Pasuje ci to? Wybacz, teza była samouczka. Kontynuując, no bardzo się cieszę, że do nas trafiłeś. Masz już jakichś kolegów? Kogoś tam poznasz na pewno. Tutaj masz plan lekcji. Zaczynasz od jutra. Co tam Madziarz mordo? Jest jakiś dziwny, no. Ja z nim siedzę na historii, no ale mógłby się w końcu nauczyć polskiego. Hejka. Hej, cześć. Czemu gadacie? O Iwanie. Ten? Tak, to ten. Co on tu w ogóle robi? Jezu, weź, on się tutaj wbił się do klasy, zabrał mojej koleżance miejsce przez niego, się nie dostała do szkoły. Ale chlam. O, ale... Jakiś Ukrainiec, myślę, że może. Znowu zabrali mi pracę. Ci pszeni imigranci. Trzeba było więcej chlać. W dupie alkohol. To wina tych zawszonych podludzi. Zamknij mordę. Mam teraz taki mój jedny. Nie bów. Ósmeny zapewne się. Jeszcze raz odbierzesz na hady sztata.
Marnujesz tylko czas na swoje rysunki? Masz w dupę mnie? Rodzinę? Dziękuję, Kasiu. Siadaj, 3 minus. Poproszę teraz numer 32. Iwan Kłyczko. Dzisiaj przedstawiam prezentację na temat drugiej